Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Prosta dekoracja z łososia, jeśli chcecie podać go w elegancki sposób, może być przygotowana zarówno z łososia gravlax, albo jak to inaczej się na niego mówi, gravatlax, albo z łososia zwykłego wędzonego, pokrojonego w cienkie i długie plasterki. I takiego łososia można ułożyć dekoracyjnie i elegancko w róże. Zapraszam Was dzisiaj do zobaczenia, jak prosto można to zrobić, żeby uzyskać elegancki efekt, który zaskoczy Waszych gości. Zapraszam też po więcej przepisów i porad oraz instrukcji, jak dekorować, jak składać serwetki na pozytywnakuchnia.pl. Na początek łososia trzeba pokroić w paski, w cienkie paski, długość jest dowolna, ważne, żeby szerokość wynosiła około 3-4 cm. I teraz trzeba zacząć od przygotowania środka róży, zawijając pierwszy pasek, jakiś taki nie za długi, w malutki ślimaczek. A potem kolejne paski można już dookoła tego ślimaczka układać tak, żeby imitowały kształt płatków róży. Długość każdego takiego paska to około kilka centymetrów. I kiedy taka róża jest już ułożona, można dodatkowo, albo można też wcześniej, udekorować całość czymś zielonym i jakimś sosem. Mam nadzieję, że róża Wam się uda. Zapraszam po więcej pomysłów na dekoracje na pozytywnakuchnia.pl i do zobaczenia w kolejnych filmach.